Dzisiejszy dzień na bazie jest bardzo deszczowy, od rana nam już pada. Jednak udało nam się już zrobić apel, ale wszystkie zajęcia, które dzisiaj się odbędą, będą w namiotach. Będą organizowane zajęcia z pierwszej pomocy w namiotach, które są ciepłe, przytulne i gdzie nie ma deszczu. Dodatkowo odwiedza nas jeszcze dzisiaj policja i straż pożarna i oczywiście będziemy mieli super tajny i nieprzygotowany plan ewakuacji przeciwpożarowej. I teraz właśnie podążamy na spotkanie z panami policjantami i porozmawiamy sobie trochę o bezpieczeństwie. Zaczynamy zajęcia z pierwszej pomocy. Na moim punkcie na przykład uczestnicy dowiedzą się, jak radzić sobie z odwodnieniem. A popołudnie, po obiedzie spędzamy bardzo aktywnie, spalamy kalorie i tańczymy zumbę, którą prowadzi nasza przewodniczka Ewa. Nam dopisuje, więc wyszliśmy w teren. I dzisiejsza gra fabularna opiera się na bajce Król Lew. Nasi harcerze będą mieli okazję zmierzyć się z zadaniami takimi jak kalambury czy jaka to melodia, ale wykorzystają też wiedzę z porannych zajęć z zakresu pierwszej pomocy. Nie tutaj żadnego patrolu, bo akurat jest zmiana, ale myślę, że dziewczyny opowiedzą nam, co tutaj się dzieje. Na naszym punkcie uczestnicy szukają jadu czerwonej żmii, a my oficjalnie ich chrzcimy. Teraz jesteśmy na punkcie u krówki i u oliwki i dziewczyny powiedzą wam, co robi się na punkcie pod wejściem 13? Generalnie na punkcie pod wejściem 13 robimy magiczny eliksir, ponieważ Shelby zachorowała na skazę, więc usiadaj. Nie żartuję. I nasz patrol szuka, złapani za ręce szukają rzeczy i przepis na ten właśnie eliksir. I muszą wymyślić magiczne zaklęcie. Więc jak sobie poradzą, to zobaczymy, a czy Shelby wyzdrowieje, ja też zobaczymy, więc czekajcie na odpowiedź. Napiszę wam w komentarzu pod tym filmikiem. Nasz dzień powoli dobiega końca, ale został nam jeszcze jeden punkt programu. Dzisiejszy wieczór spędzimy przy ognisku ze śpiewankami i zabawami.